Otóż Strin tą książkę o szczęściu napisał przed wojną, a w czasie wojny dopisał tylko jeden rozdział o cierpieniu. I ta książka, to były rękopisy, 6 egzemplarzy. 5 egzemplarzy było umieszczonych w różnych miejscach Warszawy, a 6 egzemplarz był u stryja. I kiedy w czasie powstania wyrzucili ciocię i stryja z mieszkania i pod ekskortą, silną ekskortą niemiecką ich prowadzili, wyprowadzali tak, chyba z Warszawy, tak? I w pewnym momencie uzbrojony Niemiec mówi, proszę otworzyć walizkę. Stryj otwiera walizkę, ten wyjmuje ten rękopis, rzuca go w rynsztok i mówi, nie ma już polskiej kultury. Chwila wahania, stryj podnosi i idzie dalej. I okazuje się, że to jest jeden, a Niemiec on nie miał, nie wiem, tak mi stryj opowiadał. I to zresztą w książce jest. To był jedyny egzemplarz, który się uratował. Wszystkie tamte zostały w tych miejscach umieszczonych w Warszawie, jak Warszawa była zniszczona, więc to wszystko zginęło, a tylko to się uratowało.